Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj 5 rzeczy, które są lepsze w Polsce w porównaniu do Holandii. Numer 1. Ładne kobiety. Nie od dzisiaj wiadomo, że Polki uchodzą za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. Przechodząc polską ulicą, jest na czym zawiesić oko. Zupełnie inaczej sytuacja ma się w Holandii, gdzie kobiety są wysokie, ale też często bardzo otyłe. Nie dbają o swój wygląd, tak jak nasze panie. Numer 2. Jedzenie. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jako kraj mamy czym się pochwalić. Mamy bardzo dużo regionalnych, charakterystycznych dla nas potraw. Można tutaj wymienić choćby bigos, flaki czy pierogi. Ale jeżeli chciałbym tym tematem zająć się dogłębnie, to musiałbym nakręcić cały odcinek poświęcony tej tematyce. W Holandii takimi charakterystycznymi potrawami będzie na przykład krokiet, zupa grochowa czy kulki mięsne. Holendrzy tutaj są bardzo podobni do Amerykanów. Często kupują półgotowe produkty, za bardzo w domu nie gotują, często zamawiają jedzenie oraz wychodzą do restauracji. Numer 3. Geografia. Polska jest bardzo zróżnicowanym geograficznie krajem. Na południu mamy góry, na północy morze. Posiadamy również wielkie jeziora oraz jedyną w Europie puszczę. Holandia tutaj prezentuje się już dużo gorzej. Charakterystyczny krajobraz Holandii to są pola, krowy, owce, kanały. Nie ma tutaj za dużo lasów, no jest dostęp do morza, ale nie ma na przykład gór. Holandia jest bardzo jednolitym krajem pod tym względem. Numer 4. Historia. Polska może pochwalić się ponad tysiącletnią historią, pełną zlotów i upadków. Były momenty, że byliśmy jednym z najpotężniejszych państw w Europie. Taka bitwa pod Wiedniem przez wielu historyków jest uważana za jedną z 10 najbardziej ważnych bitew w historii ludzkości. Holandia nie może szczycić się taką historią jak my. Występowało tam duże rozbicie, wiele mniejszych państwek, duże wpływy Francuzów czy Hiszpanów. Numer 5. Pracowici ludzie. Z pewnością nie jesteśmy tak bardzo uśmiechnięci i wyluzowani jak Holendrzy. Natomiast jesteśmy dużo bardziej pracowici. Widać to zarówno w naszym kraju, jak i za granicą. Mamy bardzo dobrą opinię. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o nadgodziny czy pracę w weekendy. Robimy to po to, żeby polepszyć sobie swój status. Holendrzy natomiast bardzo szybko spoczywają na laurach. Wystarczy im 40 godzin tygodniowo i wolne weekendy. To tyle w tym materiale. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Trzymajcie się. Do usłyszenia.